Hej, ścios! Co porabiasz? Napełniam automat, owszem, dla siostry. O matko, jeszcze tu jest? Przyjechała tylko na dwa dni. No wiem, ale wygląda jak koń. Przeraża mnie! Stoi za tobą. Śpi sobie. Ej, ty! Jeśli lubisz niebieskie chipsy, lepiej spróbuj czerwonych, rabarbarowych, bo są bardzo, bardzo dobre. Nie, te niebieskie są lepsze. No co? We wtorek zagłosujesz na czerwone. Jasne, nie zrobię tego. Czerwone są lepsze. Jak to jest być takim durniem, co? Nie powinieneś mieć prawa głosu! A to co miało znaczyć? Doskonale wiesz, co to miało znaczyć, czas! Dziwoląg, knypek. Ej, czas! Nie spadają! Proszę, ratuj mnie, kapitanie! Niebezpieczny! Proszę się nie martwić, będziemy... Zaraz. Co pan włożył do ust? To ten niebieski chips, ale dobry. O, więc głosuje pan na niebieskie? Chyba tak. To sam się pan teraz ratuj. No! Nie pomożesz gościowi, bo głosuje na niebieskie? Może. Ścios! Co zrobił moim głową? To za to, że wsadziłeś mnie do beczki owsza. Zamknij się, koniu. Tak, a ty jesteś... Jestem kapitan, wiesz dobrze. Wszyscy mnie znają, więc... A tak, już pamiętam. Zaprosiłeś mnie na dwie randki i już się nie odezwałeś. Chcesz wiedzieć, jak odzyskałem ciężarówkę? Nie, nie chcę. Więc to chcę, żeby studio? Ludzie ze Swellview wie... Rany. Kochałem te niebieskie chipsy. Też je kochałem. Tak. Ja kochałem czerwone. A ja miałam w nosie. Cóż, Henryku i ściosie, no to macie pecha. A ty z czego się tak chichrasz? No wiesz, chodzi o rabarbarowe chipsy. Wielka szkoda, ale już ich nie ma. Czyżby? Tak. Tak podali. Serio? Właśnie widzieliśmy. Co ty? Przestaniesz wreszcie to robić? Ale co? Rej, co ty wiesz? Więc ja wiem, że gdy superbohater znajdzie skradziony tir z 400 kartonami czerwonych chipsów, to zawsze może świsnąć ze dwa kartony dla siebie. To kradzież. Serio? Serio? Tak, tak, jest. No tak. Ej, twierdzisz, że tutaj są dwa kartony chipsów? Tak, jakiś kilometr w dół, w kryjówce. A czekaj, czekaj, moja słodka siostra zjechała do kryjówki, żeby coś przegryźć i się zdrzemnąć. Ty! Zabiłeś nas. Henryk, na serio użyłeś supermocy, by zagrać w zawodach wzbijanego skacząc na trampolinie? Tak, tak użyłem i co? Co? Jak... Charlotte, jak mogłaś mu na to pozwolić? Co, ja? Ty jesteś tu odpowiedzialna! Poszłam do łazienki. Po co? Po co? Ponieważ piję płyny. Dobrze, dobrze. Obiecaj, że już tego nie zrobisz. Jutro też to zrobię. Co?
Chyba żartujesz. Z całym szacunkiem. Nie rozkazujesz mi poza pracą, więc... Dobrze. Jasne. Dobra. A więc graj sobie dalej. Serio? Nie przeszkadza ci? Nie. Możesz grać sobie dalej. Co to ma znaczyć? Nic. Ale mówisz to tak... Nic, dobra. 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 Dzieciak, odbierz ten telefon! Nie mogę go dosięgnąć, siedzę w dziurze. Przecież widzisz. Jestem głodny. A mnie chce się siku. Wolałbym chcieć siku, niż być głodny. Nie. Nie, nieprawda. Sikanie jest gorsze od głodu. No dobra, skoro tak bardzo ci się chce, to się wysikaj. No, zrób siku. W kapitańskie spodnie? A co, nie? To chore. Nie jestem chory. Ta? Zastanów się. Całe wasze pokolenie jest równo popaprane. Wiesz co? Kiedy generalizujesz... Tak? Mówisz... Generalnie... kłamstwa. Nie! Nie mogę! Nie zniosę już tego jego chrapania! Czekaj, czekaj, czekaj. Zacznijmy jednocześnie głośno krzyczeć. Dobry pomysł, może Jeff się obudzi. Ta, może. Na trzy? Raz. Dwa. Jeff! Ej, Jeff! Jeff! Jeff 1, Jeff 2, Jeff 3, Jeff! Jestem głodny. Jestem zasikany. Bo znam Drexa. Jest mega niebezpieczny. Jest zły do entej potęgi. A skąd go znasz? Co mówiłeś? Skąd znasz tego Drexa? No wiesz, stąd i tamtąd. Stamtąd? Drex był twoim pomocnikiem. Powiedz to Henrykowi po prostu. Ścios! A gdy tam dotrze, ja się z nim policzę. Nie! My się z nim policzymy. O nie! Też idę! Daj spokój, nie możesz! Podaj jeden powód dlaczego, tylko jeden. Ponieważ był moim pomocnikiem, a teraz ty nim jesteś. A jak się wszyscy spotkamy, to będzie bardzo dziwnie. Jeśli chcesz zobaczyć byłego, to ja też idę. Henryk... Ej, daj mu iść! No co ci szkodzi? Dobra, skoro idziesz ze mną, to lepiej to włóż. Co to? Ta rękawica wyszyła uszypiające strzałki. Możesz nią załatwić Drexa. Dobra. Jak to działa? Wyczeluj w szyję Reja i pociągnij za spust. Gdybym nie był niezniszczalny, strzałka wbiłaby mi się tu, a dawka odpowiednia dla hipopotama zwaliłaby mnie z nóg. Gdzie ta strzałka? Tutaj jest. Charlotte, to niebezpieczne. Oddaj ściosowi. Czy kryjówka zawsze była cała brokatowa? Charlotte jest śpiąca. Nieważne. Jak chcesz iść ze mną, to szybko wrzucaj gumę i dmuchaj. Tak. A jak znajdziesz Drexa w dystrykcie piekarni? Może być w jednym miejscu. A ja znam to miejsce. Dobrze. Znajdźmy pierwszego pomocnika, którego kochałeś. O rany.
Chcesz powiedzieć? Nie. Nie powiem tego tak dobrze jak Drex. Daj mi pełną moc. Chciałem powiedzieć. A jak to pułapka? O. Jasne. Nie kichaj. Mam uczulenie na orzechy. Ale co mi tam? Nie. A jak to pułapka? A, jasne. Zjemy po jednym oślepku. Nie wkładaj ręki. No i co się stało? Nie wiem. Nie mogę wyciągnąć ręki. To dziwne. Mówiłem ci, że to pułapka. Pewnie się zepsuło. Co nie? Ma wadę. Aha. Ej, spróbuję to drugie. Nie, wkładaj drugiej. Matko, obie dziury się zepsuły. To pułapka. Ale na kogo? O, czy ja wiem? Na ciebie, nas, na każdego durnia, który wsadzi ręce do dziur? Bo ten hełm jest zrobiony z neutronium i ma trzy różne termomagnatomowe zamki. Żeby go otworzyć, trzeba mieć elektroniczny klucz. A czy Drex dał ci taki elektroniczny klucz? To jasne, jest w kieszeni. Czekaj, nie! Nie dał mi elektronicznego klucza! Słuchaj, jeśli nie możesz rozciąć hełmu, to chociaż zdejmij mi z rąk tę oślepkową pułapkę. O, ja ją zdejmę! Co on robi? Nie. Czekaj. Jasper, czy ty do mnie strzeliłeś? Synu, zadałem pytanie! Co robisz? Teraz jeszcze raz. Pytam się, czy ty strzeliłeś do mnie? Tak, bo jesteś niezniszczalny. I proszę, ręce masz wolne. Masz rację. Teraz mogę gestykulować, o tak! Marsz na górę! Tak jest. Napoli przyszła w perskich portkach na przyjęcie w Pittsburgu. No i jak to brzmi? Strasznie. Proszę, przestań. Dobra, zacznijmy podcast. Dobra, kastujmy nasz pod. Yeah. A 5, 4, 3, 2... Halo! Witamy was w głębi kryjówki! Pierwszy podcast z waszym ulubionym kapitanem i nie... Czekaj, do SMS-a. Rany! Tak jest. No. Ej, Henryk! Ze 2 miesiące temu mieliśmy do czynienia z najgłupszym kryminalistą w Swellview, niejakim Jeffem. Pamiętasz go? Ależ to był Nazwałeś duet. Mnie Henryk. O co chodzi? Nazwałeś mnie Henryk. A powinieneś niebezpieczny. Dobra, to nie moja wina. Możemy robić ten durny podcast? Siedzę tutaj. Za 5, 4, 3, 2... Halo! I witamy was w głębi kryjówki! Chłopaki! A co znowu? Dobra, koniec. Wyszły nam słuchawki. 0. Założę się, że to nieprawda. Jasper przysłał... Kogo on obchodzi? Co z tego? Tydzień temu dzwonił, bo widział chmurę w kształcie dinozaura. Ta, pamiętasz 4 lipca, kiedy przestraszył się fajerwerków i spanikował, że napadła na nas Kanada? Ta. Niech tylko spróbuje nas napaść. Co wy? Sprzedają je po 5 dolców na gminnym jarmarku. Na serio myślicie, że to coś jest żywe? Jest żywy! Jest żywy! Nie zachowuj się jak dziecko. Dobra. Kapitan i niebezpieczny, pierwszy podcast. Jazda! Halo! Witamy was w głębi kryjówki! Zgadza się, to najpierwszy podcast z waszym ulubionym kapitanem i... Nożysz! Kurka wodna! Alarm jest!
Daj pieczonego kurczaka. Pieczony kurczak. Ty, nie ma czasu, żeby jeść kurczaka. Nie zamierzam go jeść. Ej, ten kurczak ci nic nie zrobił. Dobra, dobra. O co chodzi w tej pyskówce? Dobra, kiedy dwóch gości, dawnych kumpli, lubi tę samą pannę, który ją dostanie? No, który dostanie? Dostanie? Co to ma znaczyć? A myślę, że chodzi im o to, który otrzyma ją. No wiesz, będzie ją miał. Mhm. Na własność. Chłopaki, siostrzenica Szejpen jest osobą. Nie możecie jej dostać czy mieć. Nie jest ostatnią kanapką. Co ona gada? Zdaje się... Gadam, że powinniście ją gdzieś zaprosić i niech ona zadecyduje, z którym z was chce się umówić. Przepraszam. Niech zdecyduje. Jasne. Dobre, dobre. Co? Może się boicie ją spytać, z którym z was chce się umówić? Tak. Nie. Macie? Nie. Nie sądzę. Wcale się nie boję. Ja tam ja się nie jestem boję. Pewny. Tak, nie boję. Nie boję się, się mężczyzn. Hej. Co porabiasz? Nie chcę o tym rozmawiać. Odął się, bo Noel umówiła się z Ja pociągiem, a nie z Ha bombą. Powiedziałem, że nie chcę rozmawiać, więc nie rozmawiajmy o tym, dobra? Dobra, dobra. Gdzie Jasper ją zabiera? Och, no nie wiem. Możemy się z nimi pobawić? Ja chcę się bawić z czarno-białym. Nie, obaj bawimy się ze wszystkimi. Ej, milczeć! Nie kumacie, dlaczego oni zabrali króliczki w kosmos? Tak, chyba kapuje. To przecież nie oczywiste, wiem, prawda, że tak, a tak z czystej ciekawości, to dlaczego, co? Zabierają je na Księżyc, żeby przeprowadzać na nich eksperymenty. Gryzie te pomarańczowe kable. Pewnie myśli, że to marchewka. Tak. Ta. Są rzeczywiście, są tego samego koloru. Spadek mocy. Przełączam na zasilanie awaryjne.